A tymczasem mamy znowu jakąś konstrukcję nieco ciekawszą. I zaraz się dowiemy, któryś to z naszych zawodników. Z tej odległości jeszcze nie widać. Stan techniczny już sprawdzony, tak? 25. Co za bystrość umysłu, 25, pokozą nam się od zadku. Adrian Gregulec. Tak, chruścice. Adrian Gregulec już gotowy, czeka na tym starcie. Kapriolet, czekamy tylko, Państwa, aż Rafał nam zwolni tor, żeby było bezpiecznie. Baba już na miejscu, bezpiecznie przykryta, chociaż trochę odkryta. Sztab, jedź, i pędzi, jedź. Pędzi nasz zawodnik, ależ tutaj też mamy taką lżejszą konstrukcję. Ale wąsko i proszę, ślizgiem. on to zrobił, ten ślizg był niesamowity. Na razie takiej wirtuozerii technicznej nie mieliśmy. Numer 25 jest na razie moim chyba faworytem do zwycięstwa. Jak się nie pomyli, na jakim rundzie albo ósemce. Tak, żeby nie zrobił dwóch rund zamiast ósemki, bo to może go kosztować. Ale na razie te łuki, nikt nie robił ich tak pewnie. I żeby nie zaparkował na babie, nie. Proszę, tutaj hamowanie, mamy już wsteczny, tak. I zaraz będzie pędził po babę. Wyłączanie silnika. Czy z babą radzi sobie równie dobrze, jak ze swoim ciągnikiem? Raz, dwa, trzy, rozbierę ta baba, leci z nią. Spieszyna, nie bierze, nieważne, nie ma nic w regulaminie, czy pieszyny nie może wziąć do golenia. Zainspirował go Rafał chyba, dojenio. Że jednak warto babę przykryć do dojenia. Tak, jeden szczywik, tak jest. Jest i drugi. Drugi. Nie stracił na tym. Myślę, że bardzo dobrze i pędzi. Teraz pytanie, czy odpali, czy nie będzie jego sprzęt tutaj jakiś problemów robił. Wskoczył na tego rumaka normalnie. Pięknie. I teraz ostatnie, no dwie przeszkody, rondo i ósemka. Jak sobie z nimi poradzi? No rondo równie pewnie jak poprzednie dwa. Może już nie tak wizualnie pięknie, ale no czasowo jest cały czas bardzo dobrze i leci na ósemkę. No, prędkość rozwija tutaj niebagatelną. Już chyba nie chcę popełnić błędu na ostatnich przeszkodach, ale no ja myślę, że to może być na razie najlepszy czas. I wjeżdża na ostatnią, tu go wyrzuciło, dopiero na ostatnim łuku go trochę wyrzuciło, ale może zrobił to celowo, żeby się rozpędzić. I ostatnia przeszkoda, wjedzie w nią bardzo pewnie, trochę zwolnił, trochę tam była chyba zmiana biegów przed, ale dał radę. Mamy to i mamy wjazd na metę, jaki będzie czas? Minuta 53,37. Na razie najlepszy czas i pierwszy czas, który jest poniżej 2 minut. Także no zapas naprawdę duży nad przeciwnikami. Kto wie, czy nie widzieliśmy właśnie zwycięzcy tegorocznej edycji Krowiarki Ciapek Racing. Ale galoty i szczewiki ma całe zmaraszone. Ale dla takiego trofeum chyba warto.